Cześć, witam Was na w sumie dalej w jednym z pierwszych filmików. Kupiłem taką zagiętarkę troszeczkę lepszą niż te standardowe do gięcia drutów zbrojeniowych. Jest ona tutaj wyposażona w ogranicznik, żeby cienki drut ładnie sobie wszedł, tak? Żeby nie latał. To jest drut szóstka akurat. Dwa ograniczniki, żeby sobie móc zrobić w stałych rozmiarach pręty. Więc jeden rozmiar tu, drugi tutaj, tak. Jak się potrzebuje kwadratowe, to tylko jeden się montuje. Muszę to sobie wszystko skręcić. Tu jest ogranicznik kąta. O, mamy 90 stopni. Kupiłem taką trochę lepszą, bo te tańsze, gorsze jednak nie spisują się. Oglądałem różne filmiki, tak też zaczerpnąłem trochę informacji od znajomych. Lepiej taką porządną kupić, a jak już spełni swoją funkcję tutaj, to u mnie to to zawsze się ją jakoś tam w dobrych pieniądzach odsprzeda. Okej, ja sobie muszę wykombinować coś, żeby ją zamocować, tak, tutaj, żeby było sztywno. No i pokażę Wam, jak to później tam u mnie się spróbuje. Mocowana i teraz tak, ja potrzebuję 22. Zobaczymy, jak to działa. Powiedzmy, że tak. Mniej więcej potrzeba. Ogranicznik musi być trochę dalej. Postanowiłem, ponieważ widzę mniej więcej kąt prosty, to postanowiłem sobie ten ogranicznik całkowicie wycofać. Tutaj widzicie maniane dwa wkręty. Lecimy. Ogranicznik przesunąłem, ponieważ te uszy małe muszą być bardziej zagięte. Dobra. Jest tak. Mamy kąt prosty. Mamy kąt prosty. Prosty.
Jest, ja nie po. Dobra, musimy trochę jeszcze podregulować. Zobaczymy, czy dwa pręty da radę na raz. Prawdopodobnie powinno się udać. Trochę więcej siły trzeba. Jak widzicie, wszystko mi tu lata. Muszę trochę tutaj dam jeszcze wkręta, zaraz wracam i zobaczymy, jak to będzie szło. No teraz taśmą będę brał po dwa, żeby jakoś tak trochę szybciej to było. Po dwa wcale nie jest szybciej, także dosuwamy po jednym. Praktyka czyni mistrza, tak? Może nie są idealne, ale ok. Nie ukrywam, te pręty powinny być o 5 cm dłuższe, ale już mam pocięte, także będzie tak. Jednak pojedynczo jak się gnie, to dużo bardziej precyzyjnie się to robi i fajnie to wychodzi. Bardzo ergonomiczne jest to ramię, jest większe niż w tych małych giętarkach, przez co mamy większą siłę gięcia przy mniejszym wysiłku człowieka, nie? To jest bardzo fajne. Druty są trochę porzewiałe, jest to tylko rdza wierzchnia, ponieważ o, przy cięciu widać, że to stal jest czysta. To tak naprawdę nie ma znaczenia, różnie ludzie mówią, ale naprawdę to nie ma znaczenia.
Może powiem, dlaczego kupiłem miętarkę. Oglądałem, zanim kupiłem, to oglądałem różne filmiki, jak ludzie tworzą sami miętarki. Owszem, można coś takiego stworzyć, ale to jest więcej z tym zabawy niż to warte. Taka giętarka kosztuje tam, nie wiem, 100 parędziesiąt złotych, 200 zł dajmy na to, tak? Już nawet nie pamiętam, ile za nią płaciłem. W każdym bądź razie, jeżeli byście chcieli później ją sprzedać, to w lokalnych serwisach z pocałowaniem w rękę schodzą takie giętarki. Oczywiście w rozsądnych pieniądzach, nie mówię, żeby to sprzedawać w takich samych pieniądzach, jak się kupiło. Ale sądzę, że 70-80% kwoty jest do odzyskania, jeżeli ktoś kupuje nową, tak? Akurat zajęcie na kwarantannę związaną z tym nieszczęściem, jakim dotknęło naszą populację, czyli koronawytworem, koronawirusem. Akurat zajęcie w domu, moim zdaniem, fajne. No tak i tak by trzeba było zrobić. Pozwolenie jest, no właśnie, pozwolenie. Ciekawy jestem, jak to teraz będzie wyglądało. Może macie jakieś spostrzeżenia, to możecie pisać w komentarzach. W sumie możecie pisać, kurde, no nawet nie wiem, no jeszcze nie mam, że tak powiem, widowni, także nie wiem, czy możecie pisać, czy nie możecie pisać, czy ktoś będzie w ogóle pisał. Ale powiedzcie, jak tam u was ewentualnie z dokumentami, jak tam urzędy, czy pracują. No moje akurat są w trakcie załatwiania. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Do tych przepisowych dni, tego terminu przepisowego, no tu nie poszło, do przepisowego terminu zostało jeszcze parę dni. Spodziewam się, że to się trochę opóźni, ale zobaczymy. Wiem, że na szczęście usługi budowlane idą, nie zatrzymały się póki co. Jakiś kryzys nas na pewno dopadnie, ale póki co ludzie pracują tutaj akurat w mojej miejscowości. Moi drodzy, w Szczecinie dosyć dużo się buduje, remontuje, także trochę pracy jest, chociaż są tacy, co już mówią, że niestety roboty im pouciekały. No, całkiem ładnie to wychodzi, całkiem szybko to idzie, także z czystym sumieniem polecam właśnie tą większą zagiętarkę. Ona nie jest największa, bo tutaj bodajże chyba 16 można wrzucić maksymalnie, giąć. Ale i gnie to bez problemu, nie będę robił tutaj teraz akurat jakiegoś tam filmiku czy czegoś, ale myślę, że spokojnie gnie to bez problemu. Ja będę potrzebował jeszcze parę strzemion z 12, ale to nie teraz. To też myślę, że sobie pognę tym. Jeżeli na przykład ktoś bednarkę będzie chciał giąć. Aha, się teraz blokowało. To też łatwo tu bednarkę wsadzić. Bednarka ma tam grubości 4-6 mm. Jak ktoś potrzebuje bardzo ładnie ją zagiąć, to jak najbardziej. A wracając do tematu koronawirusa. Ciekawy jestem, jak to
dalej będzie. Akurat z pewnego źródła mam informację, że w Chinach dosyć mocno to się uspokoiło. Jak to będzie? U nas, który dzisiaj jest 27 marzec, to u nas wszyscy prognozują, że jeszcze to jest przed tą główną falą, przed tym głównym apogeum. Cała edukacja teraz się wzmaga z nowością, natomiast chodzi o naukę przez internet. Dzieciaki, nauczyciele, rodzice, sam jestem rodzicem, to też coś o tym wiem, świrują. Ponieważ to nie działa, tamto nie działa, tutaj nie można się zgrać, tam nie można się zgrać. No wszystko to wymaga wspólnej, że tak powiem, inicjatywy i chęci do tego, żeby pokazać dzieciom i samemu się też nauczyć. Nie są tacy rodzice, co widać, że w ogóle nie mają chęci do tego, żeby jakoś pomóc swoim dzieciom, tak? Najchętniej obwiniają oczywiście nauczycieli, tak? O wszystko. I najchętniej by chcieli dostać wszystko na tacy. No ale to niestety tak nie wygląda. Trzeba poświęcić czas dziecku. Mówię tu w sumie o tych młodszych dzieciach, takich w klasach drugiej, trzeciej, czwartej, tak? Mniej więcej jak moje dziecko. No, one jeszcze nie do końca potrafią same wszystko na internecie zrobić. A no niestety niektóre czynności związane z oprogramowaniem, które nauczyciele starają się wdrożyć, no wymaga pomocy. Także rodzice, którzy nie angażują się w to, mają pretensje do wszystkich. Kolejna sprawa, ja sobie tak gnę to zbrojenie i zastanawiam się, jak to będzie z betonem. Za jakiś czas, na razie widzę, że gruszki jeżdżą, ale za jakiś czas, jak to się wszystko rozwinie, może być już problem. Więc fajnie by było, gdyby te wspomniane przeze mnie wcześniej dokumenty z urzędu naszego kochanego przyszły już z decyzją oczywiście pozytywną, z zielonym światłem. I wtedy można by było sobie dalej grzebać na kwarantannie. Tak, widzicie, idzie to sprawnie. Sprawnie. Mi to może trochę pokrasznie, bo to robię generalnie na tej zagiętarce pierwszy raz. Więc idzie to sprawnie, pokracznie. Ale idzie. Można sobie potem podoginać troszeczkę. Gętarka naprawdę mi się podoba i chyba, tak jak też widzicie, spełnia swoją rolę. Jestem bardzo ciekawy, czy wam się spodobają te filmiki. Postaram się wrzucać cyklicznie. Mam nadzieję, że zacięcia mi wystarczy. Systematyczności też, chociaż to jest ciężko czasami z tym.
Najgorsze jest, wiecie co, gadać do siebie, tak? Bo to niby gadam do was, ale tak naprawdę nikogo tutaj nie ma i nawijam do siebie. Ale widzę, że to każdy, kto zaczyna, to tak na początku ostrożnie, głupio. Bo głupio tak się gada samemu do siebie. No ale inni youtuberzy na początku gadają tak do siebie trochę nieśmiale. Zdenerwowani, tak jak ja teraz. Już nawet nie wiedziałem, jak klucz się trzyma poprawnie. A później z czasem przychodzi luz. Ta interakcja z widzami, wami, widzami, staje się coraz lepsza. I później jakoś to idzie. Wydaje mi się, że później już jest łatwiej troszeczkę. I takiemu nagrywającemu, i takiemu, kto obserwuje trochę. Już się tak ludzie potem utożsamiają, że a, fajnie zobaczyć tego, filmik tamtego. Też mam parę osób, ale tylko parę osób, które oglądam sobie na YouTubie. Nie lubię spędzać dużo czasu przed telefonem, czy tam przed komputerem. Znaczy dużo czasu spędzać, tego czasu marnować na oglądaniu jakiś głupot. Więc na pewno z takich ciekawszych kanałów to uważam, że guru naszego polskiego internetu w tematyce budowlanej, każdy wie, kto trafił na kanał jakiś tam o budowie, to każdy zna Łukasza Budowlańca. No, jest to naprawdę fajny człowiek, który bardzo dużo wniósł do tej tematyki na YouTube. Niewątpliwie jest prekursorem, takim, którego warto naśladować, warto oglądać. Także z tego miejsca, Łukaszu, kiedyś jakbyś oglądał mój filmik, może by się tak zdarzyło, to serdecznie Ciebie pozdrawiam i całą ekipę. Pozytywne chłopaki, kawał dobrej roboty robią. Trochę mu się tam ten zespół przez ten okres zmieniał, ale teraz no, teraz to Kawa Wiktor, myślę, że to są takie trzony jego firmy. No i jedyni na tą chwilę współpracownicy, tak? Ale bardzo zgrana ekipa, naprawdę super. Fajnie ich się ogląda. No i tyle, co tam będę wam truł. Zobaczyło ten filmik, powiedziała, że jest drętwy, że brakuje mi ją entuzjazmu, czyli powinno być jo, siemanko, zaczynamy giąć. No. Dobra, to teraz troszkę przyspieszymy. Thank you.
Bez sensu tak oglądać, jak się gnie, 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 gnie i gnie. Słuchajcie, gniotarka spełnia swoją rolę. Jest na pewno godna polecenia. Nie pokażę wam próby gięcia na grubszych prętach, bo akurat takich tutaj teraz nie ma. Nie mam. Ale tak, no nie korzystam z ogranicznika. Niewątpliwie będę z tego korzystał pewnie. Korzystałbym z tego pewnie wtedy, kiedy tutaj tych kątów na krótkich odcinkach by nie trzeba było zaginać pod większym kątem niż 90 stopni. Ale jest to pewnie pomocna rzecz. Bardzo pomocna rzecz jest ta nakładka, bo drut tutaj wchodzi dosyć ciasno i nie ma problemu, żeby się gdzieś jakoś tam podwijał. Fajna sprawa jest z tym urządzeniem, to już wam wspominałem, tak? Z tym patentem. No i co? Rączka gumowa dobrej jakości. Bardzo szybko się gnie. Strzemiona. I myślę, że nie ma co cudować za te 100-200 zł. Warto kupić sobie taką giętarkę. Nie ma co cudować, samemu robić. Zaoszczędzi wam to czasu, a i tak odsprzedacie ją na pewno lepiej niż jakąś taką samoróbkę. Słuchajcie, zapraszam was do kolejnych jakichś moich filmików. Zapraszam do subskrypcji, żeby mi się to rozwijało trochę bardziej, żeby motywowało do kręcenia dalszych jakichś poczynań moich. Sorry za to, że się tam jąkam i mówię nieskładnie. No i no to na tyle. Na razie.